jeśli chodzi Uniwersytet o trzeciego wieku, to jest dosyć ciekawa historia, gdyż właśnie prowadząc projekt Seniorzy w Akcji, zauważyliśmy, że sporo osób 60+, które zgłaszały się do naszych projektów, często uczęszczają również do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No i tak postanowiliśmy na początek zbadać, czym są te uniwersytety, bo też zauważyliśmy, że jest to ogromna siła, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale to jest już ponad 600 takich jednostek w całej Polsce i to jest fenomen już na skalę światową, gdzie oddolnie osoby starsze tworzą uniwersytety trzeciego wieku i to nie tylko w dużych miastach, ale przede wszystkim obecnie w małych ośrodkach. I w których rozwija się własna pasja właściwie. Dokładnie. To jest najważniejsze, że oni sami przychodzą, sami chcą i ich potencjał, wielki potencjał i intelektualny, i potencjał właśnie tej pasji, tego zapału wykorzystuje się w tych uniwersytetach. Dokładnie i też po takim bliższym przyjrzeniu się zauważyliśmy, że Uniwersytet Trzeciego Wieku głównie pełnią takie funkcje edukacyjne i zaproponowaliśmy, aby wspierać Uniwersytety Trzeciego Wieku w tym, aby trochę wyszły z tej struktury takiej edukacyjnej, takiej usługodawczej i żeby też zaproponować słuchaczom, słuchaczkom UTW różnego rodzaju projekty społeczne i wspieramy Uniwersytet Trzeciego Wieku w tym, aby powstawały tak zwane grupy wolontariatu. Mamy obecnie już sieć 50 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które takie grupy wolontariatu zakładają. To są również projekty społeczne oparte na pasjach tych osób, które same poszukują swojej społeczności niektórych obszarów, które mogłyby działać i są to różnego rodzaju działania. Mogę tutaj podać przykłady, czy to na przykład z Władysławia Śląskiego, gdzie wolontariuszki postanowiły uczyć w świetlicy środowiskowej dzieci gotowania i przez rok tworzyły takie warsztaty gotowania i od podstaw pokazywały, w jaki sposób przygotowywać posiłek. To społeczne przedsięwzięcie, prawda? To nie było w ramach swoich celów. Ludzie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaangażowali się poza tym uniwersytetem, robiąc takie właśnie koła. Trzeba też wziąć pod uwagę, że to jest o wiele szerszy proces, bo powiedzmy, to jest mały projekt, który te wolontariuszki w Władysławiu Śląskim robiły w świetlicy środowiskowej, ale przede wszystkim mało tego, że nawiązało kontakt z dziećmi, nawiązało również kontakt z rodzicami. 13 lutego 1790 odbiór roku społeczny tego, że osoby starsze 60+ robią to dla społeczności. Te dzieci zauważyły, że te osoby są fajne, że traktują je po partnersku. Rodzice zauważyli, że mają też wsparcie w tych osobach. I te osoby zostają zauważone przez szkołę, przez świetlicę, przez samorząd. I to zmienia przede wszystkim odbiór społeczeństwa, społeczności tego, kim jest osoba starsza. Także to nie jest ta osoba, która siedzi na ławeczce, która jest tak zwanym wieku podproduktywnym, tylko to jest osoba, która tak naprawdę może bardzo wiele jeszcze robić dla swojej społeczności. I właśnie Uniwersytety Trzeciego Wieku udowadniają to i pokazują w bardzo wielu miejscowościach, że można zmieniać ten wizerunek osoby starszej właśnie w tych miejscach. Ja tutaj dodam, że to nie jest takie proste, bo główną misją uniwersytetów jest edukacja i wcale nie jest tak łatwo zachęcać do wolontariatu. Bardzo często pojawiają się takie postawy, na przecież ja już w życiu napracowałam, teraz chcę mieć coś dla siebie. Ale rozumiem, że tacy ludzie jeszcze nie obowiązkowo i nie muszą wkraczać w te wasze pomysły. Ale jednak znajdują się do projektu ustawy. Tak, pokazywanie, że można i że można chodzić na jogę na angielski, ale można też drogą wejść. To, które skupia się w 1791 roku rozpoczęły się ceremonie składania przysięgi na konstytucję przez wszystkich księży. Jako pierwsi przysięgali deputowani duchowieństwa do konstytuanty z tego grona 80 biskupów odmówiło tego aktu. Konstytucja była przyjmowana z podobnymi oporami we wszystkich diecezjach. Uroczyste przysięgi były zależnie od regionu przeprowadzane przez cały styczeń i luty, jednak zdecydowana większość biskupów
dni około połowa proboszczów nie zaakceptowała ustaw. Istniały nawet regiony, w których większość duchownych odmówiła złożenia przysięgi, jak Brytania, Alzacja czy Walsja. W ten sposób duchowni francuscy podzielili się na księży konstytucyjnych i niekonstytucyjnych. Dylemat, przed którym stanęli księża, powiększało jeszcze zdanie papieża, który ponowił swój sprzeciw wobec ustawy w specjalnym dokumencie, w dokumentach Ojca Świętego, ale nie wiedzą do końca, uznawał on postanowienia konstytucji cywilnej za świętokradztwo i heresję, a wszystkich duchownych wzywał do nieskładania przysięgi lub ich odwołania, jeśli takową już złożyli. Zaczęło się krwawe prześladowanie kościoła we Francji. Tych, którzy odmówili złożenia przysięgi, traktowano jako wrogów rewolucji i skazywano ich na banickie więzienie, a często po prostu na śmierć. 21 września 1792 roku wprowadzono mero swobody. Duchowieństwu zakazano nosić strój kościelny poza kościołem, zniesiono bractwa i stowarzyszenia religijne, wprowadzono śluby cywilne, zniesiono celibat, a dekretem z 7 listopada 1793 roku w miejsce chrześcijaństwa wprowadzono religię rozumu i natury. Zaczęto likwidować kościoły. Niedzielę zastąpiono tak zwanymi dekadami, a święta katolickie uroczystościami rewolucyjnymi. W okresie rewolucji śmierć poniosło kilkanaście tysięcy duchownych zakonników świeckich. Największą grupę stanowią mecenasi z Paryża, gdzie między tym pomiędzy 2 a 6 września 1792 roku w czasie tzw. masakr krzyżowych zamordowano blisko 1,5 tysiąca osób, w tym lecz niektórzy z duchownych i zakonników. Byli oni więzieni i osadzeni w benedyktyńskim opactwie Saint-Germain, seminarium św. Wilhelmina, więzieniu La Force i kościele św. Mikołaja. Ponad 100 osób, w większości księży, zginęło także w klasztorze karmelitów. Wśród nich byli Franciszkanie, Jan Franciszek Napolitan Borel i Seweryn. Zostali oni nadywikowani w dniu 17 października 1526 roku przez papieża Piusa XI w gronie 190 jeden osób, których męczeństwo udało się udokumentować mędrcy rewolucji francuskiej, bestialskiej rewolucji francuskiej. Jan Franciszek urodził się w 1740 roku, wstąpił do Franciszkanów w Francji w wieku 16 lat. Po przyjęciu święceń kapłańskich wykładał teologię młodszym braciom, został uwolniany klasztorem w Paryżu, tam został aresztowany i uwięziony w klasztorze karmelitów, zamordowany przez rewolucjonistów francuskich. Apollinare Morello urodził się w 1749 roku w Szwajcarii. Wstąpił do kapucynów i zyskał z czasem sławę wspaniałego kaznodziei, spowiednika i wychowawcy. Aby mógł podjąć działalność misyjną na wschodzie, wysłano go do Paryża na studia języków wschodnich. Tam zastała go rewolucja. Gdy odmówił wyrzeczenia się wiary, aresztowano go i zamknięto w klasztorze karmelitów. Zamordowano. Seweryn urodził się w roku 1728 w Rouen, był najstarszy. W 1750 roku wstąpił do trzeciego zakonu franciszkańskiego, 4 lata później przyjął święcenia kapłańskie. Kiedy wybuchła rewolucja, był sprawiedliwie franciszkanek w Paryżu, gdy zapytano go, czy chce pozostać w klasztorze i ryzykować życie, czy też woli uciec z klasztoru
te społeczności mają swoje strony, również również się nie mogą pozostanie wiernym regułę. Aresztowano go jako pierwszy wojsko śmierci, kiedy odmawiał premiarz odcięto mu głowę. Głowę. Troje na tle kufry oraz 182 niedeli włączając w tobie mobilną władzę wielu kapłanów zakonnych i niecesjalnych, zostało zamęczonych podczas rewolucji w klasztorze karmelitów w Paryżu 2 września 1792 roku. Więźniowie otrzymali tego dnia tajną wiadomość, że zbliża się dzień ich śmierci. Wszyscy zakonnicy i kapłani tam spędzeni odbyli spowiedź i cały czas poświęcili na modlitwę. O godzinie 16 wyprowadzono ich niby na spacer na podwórze więzienne. Tam czekał na nich tłum, który rzucił się na więźniów. Rozpoczęła się rzeź. Pozostałych wpędzono do kościoła, gdzie zaimprowizowano trybunał sądowy. Każdego pytano o wadze, czy złożyłeś przysięgę. Gdy padała odpowiedź nie, wyprowadzano ofiary przed kościół i tam je mordowano. Kazim Szablacki strzała. Oto ludzkich istnień ma dwa wielkie symbole, Westerplatte i Wieluń. Westerplatte, jak mówił, to symbol bohaterstwa polskiego żołnierza, a Wieluń niemieckiego zwycięstwa. Ale ono nie jest symbolem bohaterstwa. Ono jest symbolem bezidealu, niemieckiego bezidealu, złamania konwencji, zaatakowania w tragiczny sposób, bez żadnego ostrzeżenia, bez żadnego uprzedzenia, zwykłych śpiących ludzi, bombardowania szpitala, niszczenia obiektów kultu, kościoła czarnego, zboru ewangelicko-albudyckiego, synagogi, żołnierskiej. O godzinie 4.40, czyli o tej porze, gdy na Wieluń spadły pierwsze bomby, w mieście rozległy się syreny. Uroczystości odbywały się przed budynkiem szkoły, w miejscu, w którym w 1939 roku znajdował się szpital Wszystkich Świętych. To na szpital spadły pierwsze bomby. Zdaniem prezydenta zaatakowanie Wielunia nazwalibyśmy atakiem terrorystycznym. Jak mówił, zbombardowanie śpiącego miasta to nie jest wojna, lecz barbarzyństwo i bandytyzm. Popatrzcie, jak jest ciemno. Wtedy było tak samo. Świadkowie historii to pamiętają, choć zapewne woleliby nie pamiętać. Burzonych domów, burzonego szpitala, burzonych kościołów, płonącego miasta, płonących ludzi. Trudno sobie to wyobrazić. Ale to właśnie jest wielkim symbolem, dramatycznym symbolem rozpętanej przez Niemców II wojny światowej. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że takiej wojny już nigdy nie będzie. Podkreślał, że pokazała ona, do czego prowadzą nienawiść i brutalnie okiełznane okrucieństwo. Prezydent oddał hołd ofiarom wydarzeń sprzed 78 lat. Wtedy, przed 78 laty, to też był piątek i dzieci też miały iść do szkoły dopiero w poniedziałek. Nie po. Wiele z nich nie poszło już. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć poległych. Składam hołd poległym mieszkańcom Wielunia i wszystkim ofiarom II wojny światowej. Wczoraj w polskiej Nowej Wsi koło Opola, z której niemieckie samoloty wyruszały do ataku na Wieluń, został zapalony znik pamięci i pojednania. Młodzi ludzie, uczestnicy biegu pamięci, przebiegli 110 km, by o 4.40 dotrzeć z ogniem na górę. Na uroczystości. Premier Beata Szydło, która wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, wezwała wszystkich Polaków do obrony naszych narodowych wartości. Premier mówiła, że Westerplatte jest symbolem niezłomności i bohaterstwa polskiego narodu. Wartości, których bronili nasi ojcowie, powinniśmy bronić dziś, gdy zjednoczona Europa stoi w obliczu dezorganizacji. Wartości, którymi podczas wojny kierowali się Polacy, legły u podstaw procesu jednoczenia się kontynentu. Dlatego w dobie, kiedy w Europie rodzą się różne partykularyzmy, Polska ma moralne prawo upominać się o te wartości. Ma obowiązek stać na straży solidarności, jedności i równych praw wszystkich państw. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której niektórzy europejscy przywódcy ulegną pokusie, aby z innymi rozmawiać z pozycji siły. Beata Szydło podkreśliła, że właśnie Polska, która po II wojnie światowej trafiła w okowy bezdusznego komunistycznego reżimu, a później zapoczątkowała proces przemian w bloku wschodnim,
powinna mówić pełnym głosem o europejskiej solidarności. Tylko w zjednoczonej i zachowującej podmiotowość państw członkowskich Europy narody europejskie mogą skutecznie bronić swoich interesów i zachować jakże pogłębiane obecnie bezpieczeństwo. Gdańsk, w którym jesteśmy, to miasto solidarności. Europie potrzebna jest teraz solidarność. A Polska jest krajem solidarnym, bezpiecznym, praworządnym i demokratycznym. Premier zwróciła uwagę, że o Westerplatte Polacy powinni mówić głośno. W II wojnie światowej straciło się 6 milionów naszych obywateli. Kraj został doszczętnie zniszczony i ograbiony, a jego potencjał gospodarczy legł w gruzach. Polska była ofiarą, ale i bohaterem II wojny światowej. Dlatego dziś oddajemy hołd żołnierzom, a także kontynuujemy ich dzieło w obronie wartości, za które wielu z nich oddało życie, mówiła na Westerplatte premier Beata Szydło. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Solow podkreślił, że podjęcie walki Niemcami w 1939 roku było początkiem polskiej drogi do niepodległości aż do 1989 roku. Szef BBN mówił w TVP Info, że walka była nierówna, ale słuszna. Ona miała sens nie tylko w wymiarze moralnym, ale także w tym wymiarze rzeczywistym. No, Polska była pierwszym krajem, który przeciwstawił się złu. I to zło zostało w czasie II wojny światowej częściowo pokonane. Pokonany został jeden totalitaryzm niemiecki. My mieliśmy w tym swój udział i w tym, jaki Niemcy są dzisiaj, bo są państwem demokratycznym, są państwem, którzy utrzymują dobrosąsiedzkie stosunki, myśmy też mieli swój udział. Za początek konfliktu uznaje się nalot na Wieluń. Pierwsze bomby spadły na miasto o 4:40. Niemieckie samoloty zrzuciły 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Zginęło co najmniej 1200 osób. Nalot na Wieluń Niemcy przeprowadzili nagle, bez wypowiedzenia wojny. Miasto wraz z zabytkowym centrum zostało niemal doszczętnie zniszczone. Podsumowanie dnia. Premier Beata Szydło mówiła w Gdańsku, że najważniejsze obecnie zadanie, jeśli chodzi o naprawy szkód po sierpniowych nawałnicach, to odbudowa zniszczonych budynków mieszkalnych. Szefowa rządu spotkała się z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, strażakami ochotnikami oraz policjantami biorącymi udział w działaniach ratowniczych i usuwaniu skutków nawałnic. Premier poinformowała, że oszacowano straty w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W województwie kujawsko-pomorskim to około 200 milionów złotych, 27 milionów w województwie pomorskim i 38 milionów w województwie wielkopolskim. Zapewniła, że pieniądze na odbudowę domostw i budynków gospodarczych będą wkrótce wypłacone. Przystępujemy w tej chwili do tego, aby jak najszybciej były odbudowane budynki, przede wszystkim mieszkalne. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest ten moment, kiedy musimy się spieszyć, ponieważ zbliża się jesień, potem zima. Chcemy, żeby jak najwięcej rodzin mogło z powrotem wrócić do swoich budynków i jeszcze właśnie przeciw. Premier dodała, że wojewodowie poinformowali o kolejnych zgłoszeniach szkód i wnioskach o odszkodowania. Zaleciła, by wypracowali sposób bezpośredniego dotarcia do poszkodowanych rodzin. Każda rodzina poszkodowana otrzyma bezpośrednio do siebie, do domu informację, jaka pomoc jej przysługuje, gdzie po nią się ma. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak poinformował, że nadal liczone są straty w mieniu komunalnym i uprawach rolnych. Wyjaśnił również, że oszacowane do tej pory zniszczenia nie pozwalają w tej chwili na wystąpienie do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej o wsparcie finansowe. Te straty nie są tak wysokie, żebyśmy przekroczyli progi, które zostały ustanowione przez Komisję Europejską, zarówno w skali całej Polski, jak i w skali poszczególnych województw. Minister przypomniał, że ten wymagany próg to przekroczenie 1,5% PKB województwa, w którym nastąpiły szkody. W przypadku pomorskiego byłoby to 350 milionów euro. Premier i minister dziękowali strażakom, policjantom, żołnierzom i innym służbom, które ratowały ludzi na terenach dotkniętych nawałnicami. W Komendzie Wojewódzkiej w Gdańsku wręczyli nagrody finansowe i wyróżnienia dla zasłużonych funkcjonariuszy i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej. Podsumowanie dnia. Teraz o polskiej gospodarce. Wskaźnik PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł w sierpniu do poziomu 52,5 punktu z 52,3 punktu w lipcu. Taką informację opublikowała firma Markit. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wskazuje, że w sierpniu zaobserwowaliśmy poprawę nastrojów w rodzinnym przemyśle. W
Wskaźnik PMI w sierpniu okazał się lepszy trochę od zanotowanego w lipcu, no niemniej jednak trzeba podkreślić, że równocześnie okazał się trochę słabszy od oczekiwań rynkowych. Tak czy inaczej, z opublikowanego komunikatu firmy, która dokonuje badania, wynika, że polski przemysł w sierpniu nadal rozwijał się stabilnie, rosła produkcja, rosły zamówienia, zarówno krajowe, jak i eksportowe, czyli zagraniczne. Ekonomistka dodaje, że czynnikiem niepokojącym przedsiębiorców jest wzrost kosztów produkcji wynikający ze zmiany cen surowców na świecie. Na podstawie opublikowanych informacji Monika Kurtek spodziewa się dobrych danych o tempie wzrostu gospodarczego. Dane są całkiem solidne, jest to drugi miesiąc trzeciego kwartału, a przypomnijmy, że w lipcu ten wskaźnik PMI też nie był najgorszy, więc mamy takie podstawy sądzić, że tempo wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale nadal właśnie było solidne, a nawet oczekujemy, że to tempo może przyspieszyć w stosunku do tego, co pokazał GUS w drugim kwartale. W drugim kwartale wzrost PKB w Polsce wyniósł 3,9%, wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę nastrojów w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. Przed nami duże podwyżki cen benzyny, prognozują analitycy łódzkiego biura maklerskiego Reflex. Wyjaśniają, że w następstwie huraganu Harvey koniec sierpnia przyniósł zmiany na rynku ropy naftowej. Pierwsze efekty widać już częściowo na stacjach i w hurcie. W ciągu ostatniego tygodnia zdrożały benzyna i autogaz, ceny oleju napędowego nieznacznie spadały. Ceny benzyny i diesla są niemal identyczne jak przed rokiem. Za litr LPG trzeba zapłacić 12 groszy więcej, informuje Urszula Cieślak z Refleksu. W tym tygodniu skala zmian, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia, na naszych stacjach była zróżnicowana. Na części stacji jeszcze notowaliśmy delikatne korekty wzrostu, natomiast na większości stacji koncernów zaczęliśmy odnotowywać podwyżki. Skala zmian była bardzo zróżnicowana, skala też podwyżek, od 3-5 groszy na litrze, nawet do 13-15 groszy na litrze. Urszula Cieślak dodaje, że kolejnych podwyżek można się spodziewać w przyszłym tygodniu. Spodziewamy się podwyżek cen benzyn do 4,95 do 10-15 groszy na litrze w zależności od stacji. Lepiej wygląda sytuacja dla oleju napędowego, bo te, podobnie jak ceny ropy, pozostawały w tym okresie bardziej stabilne. Po kolejnym tygodniu podwyżek cen autogazu spodziewamy się jeszcze kontynuacji wzrostu w przyszłym tygodniu do 5 groszy na litrze, a więc już powoli te zniżki mogą na stacjach wyhamowywać. Średnio za litr benzyny bezołowiowej trzeba dziś zapłacić 4 złote 48 groszy, za litr oleju napędowego 4 złote 27 groszy, a za autogaz 2 złote i 1 grosz. Podsumowanie dnia. Przenosimy się za granicę. Polska odrzuciła kolejne zastrzeżenia Komisji Europejskiej do reform sądownictwa. Tym razem Warszawa odpowiedziała na zarzuty z końca lipca, gdy Bruksela rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa w związku z przyjętą ustawą o sądach powszechnych. Polski rząd wysłał list w tej sprawie do Komisji, która teraz potwierdziła, że otrzymała wyjaśnienia. Rozpoczynając postępowanie, Bruksela zakwestionowała zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów, a jednoznaczne naruszenie prawa wskazywała przy zróżnicowaniu wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć. Komisja mówiła o dyskryminacji. Dziś Polska odrzuciła te oskarżenia. Wyjaśniła w liście do Brukseli, że odmienny wiek jest zgodny z ustawą o wieku emerytalnym, która wejdzie w życie w październiku. Ponadto polskie władze argumentują, że przywilej sprawowania urzędu sędziowskiego ponad wynikający z ustawy wieku za zgodą ministra sprawiedliwości nie jest zagrożeniem dla niezawisłości i niezależności sądów. Komisja Europejska teraz przeanalizuje te odpowiedzi i zdecyduje o dalszych krokach. Jeśli uzna wyjaśnienia za niewystarczające, wyśle drugie upomnienie. A jeśli i późniejsze wyjaśnienia nie przyniosą rozstrzygnięcia sporu, Bruksela skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może zasądzać wysokie kary finansowe. Była to Płomeczka, Polskie Radio. Eksperci Bundestagu stwierdzają, że polskie żądania reparacji od Niemiec za II wojnę światową są nieuzasadnione i przedawnione, o czym napisał dzisiejszy Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nie przedstawili żadnego dokumentu, który potwierdzałby ten fakt. Polscy prawnicy oraz historycy są zdania, że Polska nigdy reparacji się nie zrzekła. W rozmowie z Polskim Radiem historyk profesor Bogdan Musiał powiedział, że Polska ma prawo domagać się od Niemiec reparacji wojennych. Jego zdaniem strona niemiecka celowo robi wszystko, aby temat reparacji nigdy nie wrócił, a wtedy zbrodnia pozostanie bez kary i bez odpowiedzialności materialnej.
Berliński adwokat Stefan Kambura przypomina, że istnieją polskie ekspertyzy prawne dowodzące, iż Polska nigdy nie zrzekła się reparacji wojennych. Na temat niemieckich ekspertyz adwokat mówi krótko. Jest to zaklinanie, że stroną niemiecką. Roszczenia tam nie przypomnieją się, gdyż wynikają z dokonanych wyraźnie przeciwko ludzkości. Przytaczanie tych argumentów w dniu rocznicy reparacji niemiecko-polską świadczy o wszelkim tym karaku wrażliwości. Dodaję, jak najpiękniej przyjąć. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Przedstawiciele Polonii, z którymi rozmawiał korespondent Polskiego Radia, krytykują fakt, że Alemania kocha za poruszenie tego problemu w dniu rocznicy napaści Niemiec na Polskę. Gazeta nie wspomina ani słowem o dzisiejszej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że na razie nie ma oficjalnego stanowiska polskiego rządu w sprawie ewentualnych reparacji wojennych za II wojnę światową. Bochenek poinformował, że sprawa jest analizowana. Ta Polska też się szeroko zadziała na dyskusję. Wystąpią zespoły młodzieżowe laureatiku kursu muzycznego. Samo południe w sanktuarium sprawowana będzie pod przewodnictwem księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej, Eucharystia, podczas której nastąpi osłonięcie tablicy pamiątkowej kobiety internowane Gotha w 1982. Pomyślę o tej ciąg dalszy koncertu w amfiteatrze na scenie nad wodą. Wystąpią między innymi Estrada Regionalna Równica z Ustronia. Utraciły moc najpóźniej w momencie zawarcia traktatu z 2024, ponieważ Polska w ramach negocjacji traktatowych co najmniej na miesiące zrezygnowała z ich wypowiedzenia. Czytamy w gazecie cytującej niemieckich ekspertów. Ich zdaniem zapisy traktatu 2024 do dziś blokują wszelkie roszczenia reparacyjne przeciwko Niemcom. Dowolny przez gazetę wiceprzewodniczący Bundestagu Johannes Kinshammer uważa, że nierealne do spełnienia z punktu widzenia prawa polskie żądania reparacji są zaprzeczeniem wspólnego spoglądającego w przyszłość projektu między Niemcami a Polską, a wręcz przeciwnie, mogą spowodować niebezpieczne skutki. Konferencja 2 plus 4 także z udziałem ówczesnych dwóch państw niemieckich otworzyła drogę do zjednoczenia Niemiec. Strona polska brała udział w My sobie wypraszamy, żeby w imieniu polskiego Sejmu bez rozmowy z opozycją tego typu delegacji jeździły na Białoruś na kierunek dosyć kontrowersyjny. W momencie, kiedy miejsce polskich dyplomatów, również parlamentarnej, powinno być w Brukseli, bo tam się toczą w tej chwili najważniejsze dla nas debaty, panowie z PiS-u wybierają się na Białoruś. Według europosła PiS Ryszarda Czarneckiego zarzut posła Trzaskowskiego wskazuje na to, że, jak się wyraził Czarnecki, totalna opozycja żegna się ze zdrowym rozsądkiem. Ryszard Czarnecki powiedział, że Polska obecnie znaczy w Unii Europejskiej więcej niż kilka lat temu. Także modlitwa, pierwszosobotnia medytacja, koronka ku czci Bożego Miłosierdzia, modlitwa różańcowa oraz apel jasnogórski. Wszyscy uczestnicy naszego dziękczynienia w rodzinie, od najmłodszych do najstarszych, znajdą coś dla siebie. Przygotowaliśmy bogatą i zdrową ofertę kulinarną. Na ekologicznych stoiskach będzie można zaopatrzyć się w żywność, owoce, przetwory, soki, nabiał, pieczywo i zioła. Zapraszamy także do naszej kawiarni, restauracji oraz księgarni. Na wszystkich najmłodszych będzie czekał sportowy plac zabaw przygotowany przez Centralny Ośrodek Sportu oraz miasteczko strażackie, w którym Państwowa Straż Pożarna przygotowuje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych bardzo wiele atrakcji i ścieżek edukacyjnych w temacie bezpieczeństwa. Także swoje miasteczko przygotuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz PZU. Już od godziny 11 miasteczko zdrowia przy siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczną się bezpłatne konsultacje medyczne ze specjalistami z zakresu onkologii, mamografia i cytologia, chorób serca i cukrzycy. Będzie możliwość wykonania badań w zakresie wczesnego wykrywania tętniaka, aorty, jamy brzusznej. Uwaga mieszkańcy Torunia, specjalnie oznakowane bezpłatne
Inny autobusy będą kursowały z centrum Torunia do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz z powrotem. Szczegółowy rozkład został zamieszczony na portalu Radia Maryja oraz na stronie czynności obywatelskie, które wynikają wprost z artykułu 24 kodeksu.